Cześć, jestem Agusiu i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Sims Mobile, czyli gramy sobie w Simsy na telefon. I słuchajcie, poprzednim razem skończyło się to w ten sposób, że musieliśmy stworzyć nowego Sima. Ja stworzyłam Antoniego Żubra. Antoni, pokaż się troszeczkę, pokaż się do ludzi, jak wyglądasz. Stanął sobie tyłem, nie chcę za bardzo chyba się zaprezentować. Otworzyłam listę codziennych zadań, nie chciałam tego zrobić, chciałam wam pokazać Antoniego. Jest to postać, która losowo została wygenerowana przez grę. Stwierdziłam, że nie będę się tym bawić, że zrobimy to tak bardziej naturalnie, że Agu była stworzona przeze mnie, ale już te pozostałe simy, które musimy dodać, one będą takie bardziej losowe. Jeśli wam się odcinek spodoba, zostawcie łapkę w górę, a my, słuchajcie, dzisiaj będziemy prawdopodobnie urzędować właśnie Antonim, ponieważ Antoni ma teraz zadanie, żeby udać się na Żubr. Zobaczmy sobie listę dzisiejszych zadań. Mogłoby mi to trochę mniej zasłaniać. Musimy ukończyć jakieś zadanie prawdopodobnie. Zmienić wygląd Sima, poprawić jakość życia swojego Sima, wykazać się ambicją i dobrze wykorzystać dzień. I to dwa razy, ukończyć dwa wydarzenia. Także myślę, że spróbujemy zająć się Antonim. I idziemy na rynek. Odblokowaliśmy rynek i zobaczcie, że wraz z tym poziomem naszym, wraz jak odblokowaliśmy, pojawiło się centrum miasta. Także chyba będą się pojawiały nowe miejsca, w które będziemy mogli chodzić. Odblokowujemy sobie rynek i lecimy. Zobaczymy, jak Antoni poradzi sobie w swojej pracy. I tutaj jest jakaś kariera. Wygląda na to, że w restauracji pojawiło się wolne stanowisko pracy. Dotknij je, by je odblokować. Tutaj mamy restaurację. I zobaczymy, jak będzie wyglądała praca Antoniego dzisiaj. Balony, impreza, otwarcie, restauracje, odblokowanie. Podejmijmy sobie karierę. No i wygląda na to, że będziemy pracować na zmywaku dzisiaj. W takim razie wybierzmy sobie prosto z patelni, chociaż nie, będziemy kucharzem, czyli to bardziej ambitna praca niż sądziłam. To miło, że kierownictwo zdecydowało się dać mi szansę pomimo braku doświadczenia. Wspaniale byłoby kiedyś objąć stanowisko szefa kuchni. Szczerze? Nie wiem. Misja zakończona. Dostaliśmy nowa smakowita kariera. To będzie coś, co możemy sobie już odebrać. Musimy jeszcze parę rzeczy naprawić. Ukończyć rozdział historii karierze. To jest nasze nowe zadanie. Co on tak... Co te simy się tak dziwnie wtopiły w siebie? To nie jest dobre. Powinny współpracować. Powinni współpracować tak właściwie, bo tutaj jest mężczyzna. Ale nie powinni pracować w jednym miejscu naraz. Okej, mamy wydarzenie. Teraz Antoni musi sobie z tym wydarzeniem poradzić. Na przykład przyrządź przekąski, bo tam widzę, siedzą przy stolikach ludzie, niby jedzą, ale tutaj jest tak samo z kawą. Pomimo tego, że oni jedzą, pewnie będziemy musieli podać im jakieś jedzonko. Proszę, jaki on jest... On ma więcej umiejętności niż sądziłam. Zetrzyj skutki eksplozji pudingu? To chyba nie nasza sprawka. Mam taką nadzieję. Ale, tak czy siak, myślę, że możemy to zrobić, bo w końcu jesteśmy w pracy. Zanieśmy przystawki. Proszę bardzo, wasze przystawki podano. I przy okazji gada o słodkich kotkach. Więc mam nadzieję, że klientki będą zadowolone i że lubią koty. Przyrządź przystawkę? Znowu musimy przyrządzić przystawkę. Ja bym chciała zrobić coś innego, na przykład zetrzyj lepką plamę. Dobra, niech będzie lepka plama. Nie mogę w ogóle przesuwać? Mogę chyba troszeczkę przesuwać. Okej. W takim razie tutaj zadanie mamy wykonane. Mamy pewność siebie, ryzyko. Spróbuj opalić. Zobaczymy, jak mu to pójdzie. Nie poszło to dobrze. Mam nadzieję, że się nie spali, bo to nie byłoby dobre spłonąć pierwszego dnia pracy. Myślę, że do tego jeszcze wrócimy. Na razie jednak spróbujmy na przykład poprosić o pomoc, bo tutaj mamy bardziej doświadczoną pracownicę. Ona na pewno nam trochę pomoże. Tylko nie wiem, dlaczego on mówi do niej o graniu na gitarze. To raczej nie miało tak być. Czuję przypływ pewności siebie. Dzięki za pomoc. I teraz... Aha, bo to jeszcze... Okej, chyba załapałam, wiecie? Bo to im bardziej jest zielone, tym prawdopodobnie my będziemy mieli większą szansę na sukces, więc to jest coś, co musimy zrobić. Zdobyć pewność siebie. Na razie zaserwujmy jej porcję plotek. To na pewno powinno pomóc. I na przykład umyjmy ręce. W pracy, restauracji naprawdę ważne jest, żeby często myć ręce, więc my też się tym zajmijmy. Pamiętajmy o takich rzeczach. No i zostaje nam zrobić to... No spróbujmy. On czuje pewność siebie, więc ja mu zaufam, że tym razem sobie da radę. Tak, dobra, udało się. Jeszcze tylko ważny test. Ponieważ podejrzewam, że ktoś będzie musiał tego spróbować. I obawiam się, że to się skończy tak jak w przypadku kawy. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to zobaczcie sobie koniecznie. On jest cały czas w karcie, więc możecie sobie sprawdzić, jak poszło mi z kawą. Ale Antoni awansował na ścieżce kariery i dostaliśmy ekspres?
Super, bardzo fajnie. To znaczy dostaliśmy ekspres. Dostaliśmy możliwość kupienia sobie ekspresu. To bardziej jest właściwe raczej. No ale możemy spróbować jeszcze raz, ponieważ mieliśmy ukończyć dwa wydarzenia, więc uznajmy, że Antoni robi dzisiaj nadgodziny. O nie, pani sobie wyszła, to nie miało tak być. Powitajmy klientów, bo w sumie od tego warto byłoby zacząć. Skoro panie teoretycznie przyszły, dopiero można je powitać. Co my tu jeszcze mamy do zrobienia? Posprzątaj plac. Oczywiście trzeba posprzątać przed rozpoczęciem pracy. Tutaj pan autobusem tutaj do nas przyjechał. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tutaj chyba jest do posprzątania coś, więc zobaczmy. Przedstaw menu, ale komu? Aha, temu panu, który właśnie usiadł do stołu. On tu przyszedł na wspaniałą imprezę, więc my musimy tutaj sprostać zadaniom. Mamy pewność siebie, więc znowu spróbujmy opalić. Tak, dobra, udało się. Czyli wtedy, kiedy on jest pewny siebie, możemy zaryzykować, możemy spróbować takie rzeczy zrobić. Tutaj się udało to skończyć. Ale wiecie co? Nie dostałam takiej możliwości, żeby podać to, co spróbowałam opalić. Tylko do tej pory mam inne zadania poboczne. Przyszyć przystawkę. Dobra, tam jakieś zamówienie wzięliśmy. Ta pani cały czas myje ręce. Nie wiem, czy zauważyliście, ale odkąd przyszliśmy do pracy, ona ciągle myje ręce. Może pani lubi, nie wiem, mieć bardzo czyste ręce. Może ma taką manię troszeczkę. Niektórzy czasem tak mają, że muszą bardzo często myć ręce, bo inaczej bardzo źle się czują. Ale nie pomaga nam. Nie pomaga nam w pracy. Dobra robota! Mamy nagrodę za wydarzenie Pracuj na krótkiej zmianie. Bardzo fajnie, to nam się na pewno przyda. Ja czuję, że będę zbieraczem. Będę zbierać punkty i będę miała problem, żeby je wydać, bo ja zawsze tak robię. Że wiecie, że po prostu gromadzę, a potem ciężko jest mi zrobić coś z tymi pieniędzmi, bo po prostu szkoda mi ich wydać. Lista zadań. Mamy tutaj, możemy wykazać się ambicją, więc zrobiliśmy to. I w sumie teraz tak, poprawić jakość swojego życia, czyli kupić coś nowego, zmienić strój i interakcje towarzyskie, czyli musimy jakieś wydarzenie związane ze związkiem lub rodziną. Jeszcze nie wiem, jak do tego dotrzeć, ale myślę, że spokojnie sobie z tym poradzimy. Możemy, zobaczymy jeszcze misję. Misję, musimy wziąć nową pracę, ale to na razie misję sobie darujmy. Niech nasz Antoni wróci do domu, ponieważ musimy spełnić jakąś misję w domu i zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Patrzcie, on w ogóle jaskółkę tutaj robił. A nie, on się rozciąga. Dobra, mógłby zmienić strój, bo w sumie w stroju kucharza, nie wiem, czy on tańczy? A może jest senny? Tak, jest bardzo senny, dobra, Antoni. Wiesz co, utnij sobie energetyczną drzemkę. A my w tym czasie zajmiemy się naszą postacią, którą też wypadałoby ubrać, więc idziemy. Idziemy, tutaj mamy jakieś wyróżnione rzeczy. Chciałabym pójść do butiku. Czy nie mogę, bo nie mam poziomu gracza. Okej, czyli co musimy zrobić? Wiecie co? W takim razie pójdźmy jeszcze do pracy. Zróbmy sobie misję w pracy. Zdobądźmy sobie kolejny poziom i pójdziemy wtedy na pewno na zakupy. Tak wiecie, żeby sobie wynagrodzić awans. To wtedy sobie zaczniemy wydawać nasze pieniążki, zrobimy zadanie. Także usuń tajemniczą plamę. Ona oczywiście myśli o graniu, ale nie ma grania, jest tylko praca w tym momencie, bo potem będzie przyjemność dzięki temu. Robimy kawę. Akurat przychodzą nowi goście. Proszę, ile ich tu jest w ogóle? Bardzo dużo. I teraz tak, tutaj możemy spłacać psikusa współpracownikowi. Już się nie mogę doczekać. Ciekawe, co ona zrobi. Okej, chyba udawała, że jest kurczakiem. Nie wiem, co to za psikus, ale mam nadzieję, że Piotr, bo chyba tak miał na imię nasz współpracownik, nawet się ucieszy. Podaj klientowi kawę z mlekiem, daj się w rozmowę o bułeczkach. Niech będzie tylko kawa. Swoją drogą nawet nie patrzę na to, ile punktów daje mi jakie zadanie, wiecie? Tutaj zdobądź 10, tutaj zdobądź 20, więc sobie powspominajmy. I warto robić te, które dadzą nam więcej punktów. Chociaż z drugiej strony mamy 40 minut tak naprawdę na zrobienie tego, więc i tak jest nieźle. I tak uważam, że idzie nam całkiem dobrze. No to porozmawiajmy o tych bułeczkach. Czy pan zamawia bułeczki taksówką? Takie pytanie prawdopodobnie mu zadała, patrząc na chmurkę, która się pojawiła. Wyczyśćmy ten stół. I zobaczcie, że teraz jakoś tak wydaje mi się, że dużo dłużej nam zajmuje zrobienie tego. Ona dalej się nie czuje pewna siebie, więc trzeba będzie jeszcze chwilę chyba poczekać. A może zaproponujmy jej eksperymentalną kawę. Zobaczmy,
czy tej pani się spodoba smak eksperymentalnej kawy. Tak, trafiliśmy, udało nam się po raz pierwszy tak naprawdę zrobić coś dobrego i zobaczcie, jaki duży napiwek dostała za to. Udało nam się skończyć pracę dzięki temu i mamy punkty za nasze doświadczenie, za wydarzenie, które tutaj było. Czy dostaniemy nowy poziom? Mamy nowy awans, jesteśmy już jakby... Mamy karierę baristy w tym momencie, już jesteśmy bardziej doświadczeni. Nowa nagroda i tu mamy dla kawiarni czy dla domu. Mamy taki jakiś stojak na kubki, więc to chyba jest do naszej kuchni. I nowy poziom, udało nam się odblokować nowe elementy, czyli mamy kasę, mamy nowe mebelki do salonu. Fajnie, że tak z poziomem się odblokowują coraz nowsze rzeczy, podoba mi się akurat ta opcja. Pewnie będę się martwić, jak przyjdzie do płacenia za to. Mamy nowe fryzury, nowe ubrania. O, to fajne rzeczy, co powiem szczerze. I myślę, że spróbujemy zaraz coś sobie kupić. Całkiem sporo ich jest. Okej, do dzieła. W takim razie udało mi się zdobyć nowy przedmiot, który pomoże mi w karierze. I teraz tak. To, aha, czyli dekoracje dla kawiarni to były, widzicie? Tak mi się wydaje, że to, co odblokowaliśmy, to było coś dla kawiarni. A ja myślałam, że to do naszego domu. I to jest stojak na kubki, nie do pary. I to jest zyskaj przewagę w wydarzeniach baristycznych, także to jest to. I gdzie my to umieścimy? Może tutaj... Na blacie? Chciałabym przesunąć to. Aha, tutaj możemy obracać to w ten sposób. A jak chcę to przesunąć? To mogę przesunąć? Nie, chyba nie mogę, to jest chyba miejsce na to przygotowane. No dobra, no to zostawiamy to w tym momencie. Wydaliśmy własne pieniądze, ale mam nadzieję, że to się zwróci. Kupowanie nowych przedmiotów do miejsca pracy zapewni mi przewagę podczas mojej zmiany. Także widzicie, że to się opłaciło. Mamy coś tam, klika nam misja. Odhacz kolejną pozycję na liście zadań. Ukończ 3 wydarzenia. Ukończ rozdział historii o karierze. Upiększ swój dom. Dobra, wiecie co? Na razie zobaczmy, jakie mamy zadanie, bo możemy sobie tutaj odebrać. Musimy zmienić wygląd. Teraz już możemy to zrobić. Więc wybrałabym się na zakupy. Do butiku, bo już odblokowaliśmy sobie ten poziom i możemy to zrobić. I zobaczymy, jak wspaniały Easy będzie nam mógł pomóc w odmianie naszego wyglądu. On wygląda dość wyraźnie, dobrze go widać. Stwórzmy nowy projekt, musimy za to zapłacić, czy... Mam nadzieję, że nie. No dobra, odkryłam jedną rzecz i te perełki musimy kupić, także ja, tak jak mówiłam, nie kupuję perełek, więc spróbujemy jakoś inaczej sobie zmienić nasz strój. Na przykład zobaczymy, wrócimy do domu, czy my możemy z takiej perspektywy domu sobie zmienić strój, bo w sumie jeszcze tego nie robiłam. No i Easy znowu nas nawiedza, czy się interesuje modą? Odwiedź moje studio w zielonym zakątku, już tam byłam. Ale czekajcie, bo on powiedział, że da nam parę perełek. Jak on nam da parę perełek, to sprawdźmy to. Sprawdźmy to i zobaczmy. Ej, w ogóle jak wygląda fajnie to jego studio. I co? I dostaniemy perełek. Dostaliśmy 50. Więc możemy sobie coś stworzyć. Zobaczymy, jak to będzie. On tu nam coś projektuje tutaj. Zobaczymy, no na razie nie jestem pewna, czy to będzie coś dobrego, ale zaufajmy mu, on tu jest stylistą, nie my. I mamy spódnicę. No dobra, weźmy tą spódnicę. Skoro już za nią zapłaciliśmy tymi kryształkami, to przynajmniej ją sobie kupmy. Bardzo chcę zobaczyć, jak moje dzieło będzie się na tobie prezentowało, musisz je przymierzyć. No to przymierzmy. Okej, i teraz zmień wygląd. Czyli tutaj mogliśmy się przebrać, nie musieliśmy iść do stylisty. W takim razie zobaczmy, jak to wygląda. Oczywiście przejdźmy sobie do ubrań. I widzicie, odblokowaliśmy nowe te rzeczy, więc będziemy mogli sobie to wypróbować. Ej, ale nie mam tej spódnicy. Ona jest zablokowana. To jest spódnica od poziomu 7 i nie wiem, czy to jest w innym miejscu. Zaraz spróbujemy to znaleźć, ale wszystko wskazuje na to, że nie mamy dostępu do tej spódnicy, którą nam odblokował. Jak to możliwe? Zapłaciliśmy za to. Ale możemy ją przebrać. Ponieważ sporo ubrań odblokowaliśmy. Ten sweterek mi się podobał. I musimy za niego zapłacić, niestety. Zobaczmy, jak to wygląda. Może jakieś spodnie idziemy inne? Może takie? O, myślę, że taki strój też będzie ok. Także finalizujemy. Musimy zapłacić 555 jakichś dziwnych tych plakietek, kuponów. I nie mamy kuponów, brakuje nam jednego.
Dobra, to może sobie sweterek darujmy. To jest coś, co musimy jeszcze opanować, wiecie? Jeszcze musimy sobie nad tym pomyśleć. Tutaj mieliśmy czarną bluzkę, więc na razie może weźmiemy tylko spodnie. I mam nadzieję, że to już się powiedzie. Dobra, udało się. Zmieniliśmy nasz strój. I teraz nie wiem, czy zadanie mi się zaliczy. Zaliczyło się, okej. Pamiętaj o interakcjach towarzyskich, ukończ jedno wydarzenie związane ze związkiem lub rodziną. W takim razie wróćmy do domu, bo w domu jest Antoni, który czeka w tym momencie na to, aż coś zrobimy. Psst, widzisz tego Sima z niebieskim pumbobem? Nad głową? Należy do innego gracza. Uuu! Spotkaliśmy innego gracza! Pochwalmy go, dając mu naklejkę, okej. Także... Tutaj jest takie kropelki mają, widzicie? I możemy dać mu... To są jakieś dziwne naklejki? Słodycz ów gorąco. Podajmy słodycz. Nakleiliśmy innemu graczowi słodycz. Możemy przywitać przyjaźnie. I mamy kolejnego Sima z niebieskim plumbobem. Jak to brzmi w ogóle, plumbob? Pewnie ucieszy się z naklejki, dobra. O, tutaj mamy pana z plumbobem. Nie rozmawiam już z Simko Hailey? Ale... To nie jest Simka Hailey. Aha, bo tutaj widzę, że jeszcze nie kliknęliśmy. Zapomniałam. Także przejdźmy do tego pana tutaj. I... Dlaczego poszliśmy nie tą postacią? Ja chciałam się zapoznać Agą, a nie tym. No dobra, dajmy mu rewelację, bo fajną ma fryzurę. I może przyjaźnie się z nim przywitajmy. Codziennie mamy więcej naklejek do rozdania, okej. Okazywanie uwagi poprzez rozdanie i zdobywanie naklejek to dobry sposób na zyskanie perełek mody. Czyli jednak perełki też można zdobywać, okej. To też nie jest najgorsze rozwiązanie. Mamy coś w skrzynce, zajrzyjmy do niej. Możemy do niej zajrzeć? Możemy. Dodatkowa nagroda za reklamę. Wiecie co? Ja myślę, że na razie za reklamę podziękuję. Zobaczmy sobie zadania. Te interakcje, to jest coś, co nam zostało. I chciałabym spróbować interakcję z moimi Simami. Muszą się zapoznać, bo oni w sumie ze sobą mieszkają. Mają jedno łóżko, którym będą musieli się podzielić. Więc warto byłoby jakiś kontakt z nimi tutaj nawiązać. Tylko nie wiem, jakie jest wydarzenie odnośnie rodziny. Wiecie co? Myślę, że to zrobimy następnym razem. Następnym razem spróbujemy się zaprzyjaźnić. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. I koniecznie wpadnijcie na kolejne odcinki. Zajrzyjcie też na kanał, bo tam są inne gry. Media społecznościowe macie w opisie. A ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, pa pa.